Najlepsze strzały, które powinieneś umieć. Półwole. Niektórzy mówią dropstick, ale jak tego nie nazwiesz, to jest przewspaniały strzał. A jak ja w akcji miałem wybrać, walić z powietrza czy z półwoleja, zawsze wybiorę to drugie, z czuba. Na to jest miliard nas i generalnie wszyscy się z tego strzału śmieją. Powiem wam, że jeżeli masz przed sobą 5 ziomeczków i masz sekundę na strzał, to takie uderzenie jest lepsze niż żadne. Podcinka. To w ogóle nie wymaga użycia siły, ale tutaj musi być absolutna, totalna, całkowita pewność, że ziomeczek, który stoi na bramce, jest wystarczająco wysunięty i w dodatku biegnie do przodu.